A my zajrzymy za mury Kremla. Marek Miękiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, kierownik zespołu rosyjskiego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I można zajrzeć za mury Kremla i wiedzieć, co tam się dzieje w otoczeniu prezydenta Putina? Zawsze można próbować, natomiast najczęściej jest to dosyć jałowe zajęcie, ponieważ ilość dostępnych informacji oraz jej wiarygodność jest bardzo ograniczona. Czy Kursk i to wszystko, co zrobiły i czego dokonały wojska ukraińskie, przekraczając granicę Ukrainy z Rosją, działa na korzyść propagandy Putina, czy też ma swoje negatywne dla niego konsekwencje? No to jest poważny problem dla Kremla, ponieważ to tak naprawdę niszczy podstawy propagandy rosyjskiej w kwestii wojny, pokazując, że Putin i cała jego awantura nie prowadzi do szybkiego zwycięstwa i nie jest w stanie armia rosyjska skutecznie bronić swoich granic przed dużo słabszym, jak się to przedstawia, przeciwnikiem. W związku z tym cała ta narracja mówiąca o tym, że jest to po pierwsze ograniczona wojna, która nie dotyka zwykłych Rosjan zasadniczo, oraz jest to wojna zwycięska, tak naprawdę ulega destrukcji. I w tej sytuacji Rosjanie robią dwie rzeczy. Po pierwsze, starają się przykryć to i mówić jak najmniej i mówić głównie pozytywnie o tym, jak jest niszczona armia ukraińska, która wtargnęła na terytorium rosyjskie. Oraz przedstawiać to tradycyjnie jako konflikt nie między Rosją a Ukrainą, a między Rosją a NATO, bo z definicji Rosja z Ukrainą przegrać nie może. Rosja może ponosić przejściowo koszty zwiększone, wynikające z tego, że rękoma ukraińskimi wojnę z Rosją prowadzą Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki. To jest narracja, jaką Kreml przedstawia swojemu społeczeństwu. I paradoksalnie rzecz biorąc, w tym momencie, ponieważ Rosjanie nie są w stanie wyprzeć Ukraińców z obwodu kurskiego, po prostu starają się przyzwyczaić Rosjan do tego, że no, trzeba będzie z tą sytuacją przez jakiś czas się pogodzić, że tak właśnie jest, ale nic tak naprawdę się nie stało wielkiego. Chociaż głównodowodzący armii ukraińskiej powiedział, że dzięki temu, że wojska ukraińskie przekroczyły granicę ukraińsko-rosyjską, nie doszło do kolejnej poważnej ofensywy wojsk rosyjskich. Czy to prawda, czy to nieprawda, tego nie ustalimy, ale czy, jak tak śledzą, są dwa pytania, nie wiem, w którą kierunku pójść, bo z jednej strony pytanie o Putina, czy on jest w ogóle gotów i Rosja jest gotowa do zwiększenia skali tej wojny, do rozszerzenia tej wojny o inne kraje, czy też takiej gotowości Kreml nie ma? No, rozszerzenie, znaczy tu trzeba jakby dwa poziomy, wydaje mi się, zaznaczyć. Co to znaczy rozszerzenie? Jeżeli poprzez rozszerzenie wojny na inne kraje rozumiemy poważną operację militarną, podobną do tego, z czym mamy do czynienia na Ukrainie, to odpowiedź brzmi nie. Dopóki wojska rosyjskie, a gro zdolnych do walki sił armii rosyjskiej znajduje się na Ukrainie, w całą operację jest zaangażowane według nawet oficjalnych danych rosyjskich ponad 650 tysięcy żołnierzy, to nie jest to możliwe. Po prostu Rosja nie posiada zdolności, które by pozwoliły jej prowadzić wojnę na kilku frontach jednocześnie. Nie może sobie poradzić z Ukrainą, więc tym bardziej miałaby trudność prowadzenia operacji na dużo szerszą skalę. Więc warunkiem do tego, żeby do tego kolejnego etapu doszło, jeżeli mamy tu do czynienia naprawdę dużą wojnę, jest pokonanie Ukrainy. Natomiast jeżeli przez poszerzenie wojny rozumiemy
jakieś bardzo ograniczone operacje, czy to prowokacje zbrojne, czy wojnę hybrydową, to Rosja nie tylko może poszerzyć, ale już od dawna to robi, starając się poszerzać punkty zapalne, ale też dostarczając broń i będąc zaangażowana w różnych miejscach na świecie, chociażby w Afryce. No, mówimy tutaj o aktywności wcześniej grupy Wagnera, a teraz tak zwanego Legionu Afrykańskiego i pojawianiu się Rosjan, tych paramilitarnych, w zasadzie zbrojnych struktur rosyjskich, kierowanych przez państwo rosyjskie, w coraz to kolejnych państwach afrykańskiego Sahelu. Są podejrzenia, że Rosjanie dostarczają broń Huti, którzy atakują statki na Morzu Czerwonym po to, żeby destabilizować sytuację. Współpracuje z Iranem wojskowo, otrzymując od niego broń, ale też dostarczając mu technologii wojskowych i uzbrojenia. Współpracuje z Koreą Północną, także dwustronnie, otrzymując broń z jednej strony, którą wykorzystuje w wojnie na Ukrainie, a z drugiej strony wspierając reżim w Pjongjangu pomocą wojskową. W związku z tym Rosja od dawna stara się Zachód atakować na różnych frontach, na różnych polach i poszerzać tak naprawdę tę wojnę hybrydową z Zachodem toczoną. Zachód w jakikolwiek sposób odpowiada? No, Zachód stara się odpowiadać, ale wydaje mi się, że jest to odpowiedź jednak bardzo ograniczona i to z jednej strony ze względu na ograniczone zdolności, ale też pewną obawę przed tym, aby właśnie nie poszerzać i nie skalować kolejnych konfliktów. Zachód boi się tych scenariuszy wciągania w kolejne asymetryczne konflikty, takie z jakim mieliśmy do czynienia przez wiele lat w Afganistanie, a potem w Iraku, wojny takiej niekończącej się, która pociąga za sobą duże koszty, zarówno materialne, finansowe, jak i ludzkie, a którą to wojnę trudno wygrać ze względu na właśnie jej asymetryczny charakter. Więc to są duże dylematy dotyczące zachodniej polityki, ale jak się wydaje, to jednak jest pewien błąd, że Zachód bardzo się obawia tej słynnej eskalacji. Znaczy to hasło nie chcemy prowokować eskalacji ze strony Rosji, to jest takie słowo klucz, które w narracji zachodniej się ciągle przewija i moim zdaniem to jest pułapka, to znaczy to jest ta główna metoda, jaką Rosja wykorzystuje, aby uzyskiwać przewagę. Zastraszyć Zachód i przekonać go, że jeżeli nastąpi zwiększenie wsparcia, chociażby dla Ukrainy ze strony Zachodu, to grozi to nieobliczalnymi konsekwencjami, nawet aż do III wojny światowej i użycia broni nuklearnej, co jest absolutnym blefem ze strony rosyjskiej. Ale jest to najtańszy i najbardziej efektywny sposób tak naprawdę zapewnienia sobie przez Rosjan tej przestrzeni do tego, żeby ten konflikt z jakimiś korzyściami dla siebie nadal prowadzić. To otworzymy drugą ścieżkę na chwilę z tezą. Mianowicie, czy nie jest tak i czy nie obserwujemy, że siła przyciągania tandemu chińsko-rosyjskiego na świecie jest większa niż siła przyciągania Zachodu, że coraz silniejszy jest BRICS, a coraz słabszy jest ten układ euroatlantycki? To jest wrażenie, jakie bardzo stara się stworzyć zarówno Pekin, jak i Moskwa, ale to wrażenie jest tak naprawdę ciągle dalekie od rzeczywistości. Ponieważ co z tego, że do ugrupowań takich jak BRICS czy Szanghajska Organizacja Współpracy przystępują kolejne państwa, skoro rola
efektywna tych organizacji jest nikła. To są fora dialogu, to są fora pewnej współpracy, ale ich realne znaczenie w globalnej chociażby gospodarce ciągle jest ograniczone. One nie są w stanie i nie tworzą ciągle jeszcze alternatywnego do tego dotychczasowego modelu regulującego i stosunki międzynarodowe i światową gospodarkę. One nie są w stanie przełamać absolutnej dominacji dolara w gospodarce światowej i w płatnościach międzynarodowych, nie stworzyły własnych alternatywnych platform, chociażby rozliczeń międzynarodowych, nie mają żadnych własnych mechanizmów regulacji sporów. Państwa, które do nich należą, są często ze sobą skonfliktowane i te organizacje nie odgrywają żadnej roli w regulacji konfliktów pomiędzy nimi. W związku z tym to można sobie jakby robić zdjęcia, spotykać się i wydawać oświadczenia, natomiast z tego niewiele wynika. I to jest prawda, że Chiny i chińska potęga i wpływy rosną w świecie, zmienia się ten układ sił. Rosjanie usiłują się podłączyć pod to i de facto akceptują tę wizję nowego, sinocentrycznego ładu globalnego, usiłując przedstawić się jako równoprawny partner Chin, co nie jest prawdą, bo rośnie asymetria pomiędzy Rosją a Chinami i rośnie uzależnienie Rosji od Chin, ale ciągle jeszcze ten alternatywny system nie jest faktem. To jest ciągle dopiero pewne zamierzenie, które i Pekin, i Moskwa usiłują realizować. I za te właściwie pocieszające słowa na koniec bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Miękiszak, kierownik zespołu rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Poranka Wnet, a teraz pędzimy za Nysę.